Państwo, właściwie to miałem nie zabierać się głosu, bo w końcu to nie dotyczy tak bezpośrednio Rady Miejskiej. Jesteśmy oczywiście zainteresowani losem tej szkoły, losem każdej szkoły na terenie gminy. Bo to jest nasza gmina. My tu mieszkamy, my tu żyjemy, tu mamy swoich przyjaciół, znajomych. A więc każde działanie dotyczące takich podmiotów jest dla nas szalenie ważne. Ale tak naprawdę to wywołało mnie do odpowiedzi młody człowiek siedzący tam z tyłu, który powiedział, że to są wyborcy. Akurat za 3 lata będą wybory. Ale to żartuję. Proszę potraktować to jako żart. Ale mówiąc zupełnie poważnie. Szanowni Państwo, jesteśmy poprzez tą prezentację i poprzez te głosy, które tutaj padły, sprowadzeni do dyskusji na temat tego, aby wskazać, którą szkołę mamy zlikwidować. Tu zgadzam się z Pani wystąpieniem, rzeczywiście tak jest. Ja natomiast chciałbym spytać, bo tego mi w materiałach tutaj zabrakło, jaki jest poziom w ogóle finansowania oświaty w powiecie? To znaczy, ile powiat dostaje subwencji, ile wydaje na oświatę, jaka jest struktura tych wydatków, jaka jest w ogóle filozofia finansowania oświaty? A pytam to z prostej przyczyny. My akurat dzisiaj mieliśmy kilkugodzinne spotkanie poświęcone prezentacji budżetu gminy Miastko i z tego budżetu, proszę Państwa, wychodzi, że 19 milionów złotych wydatkowane na oświatę, tą gimnazjalną i niżej, w tym 12 milionów subwencji. 7 milionów złotych to są środki własne gminy, które gmina dokłada do oświaty. Dokłada po to, żeby funkcjonowało 6 dodatkowych oddziałów przedszkolnych, które funkcjonują we wszystkich szkołach wiejskich. Tych oddziałów wcześniej nie było. 5 lat temu ich nie było. Funkcjonuje szkoła w Piaszczynie, funkcjonuje szkoła w Wałdowie, funkcjonuje szkoła w Słosinku, które z punktu widzenia ekonomicznego nie powinny istnieć. Już dawno. Już dawno nie powinny funkcjonować. Niemniej jednak filozofia gminy jest taka, samorządu gminnego jest taka, że jednak to jest, tworzymy pewną społeczność i nawzajem się musimy wspierać. Argumenty dotyczące społeczno-twórczej roli szkoły w środowisku są dla nas równie ważne jak te ekonomiczne. Dopóki będzie stać gminę Miastko, dopóty będziemy te szkoły utrzymywać. Chyba, że będziemy mieli dusz na gardle. Ja nie wiem, jaka jest sytuacja w powiecie, jak powiat finansuje oświatę. Nie mam pojęcia. Dlatego proszę, żeby pan starosta odniósł się do tego, powiedział, jak subwencja, jak funkcjonuje finansowanie oświaty w powiecie. Jeszcze jedna uwaga dotycząca średnich. Oczywiście statystyka jest królową nauk. To wszyscy wiemy. Statystycznie możemy udowodnić, że wszyscy tu siedzący mają średnio 1,56 m wzrostu, prawda? Tak można, taki dowód można przeprowadzić. Ja bardzo szanuję mojego byłego współpracownika, znajomego Darka Blazika, z którym miałem przyjemność pracować w starostwie powiatowym. Takie zestawienia, chociaż bardziej szczegółowe niż te dzisiaj zaprezentowane, również mieliśmy okazję robić razem. Spodziewaliśmy się tej sytuacji. To było widać, bo zresztą to widać na wykresach wszystkich, prawda? No zabrakło mi czegoś takiego, żeby powstała strategia. My w gminie Miastko mamy strategię oświatową, opracowaną na wiele lat. W tej strategii na przykład zakładamy, że poziom ilości uczniów w oddziałach to jest 24 osoby. Taki docelowy poziom, nie więcej, nie mniej, około 24. Tego poziomu dzisiaj nie osiągamy. W Piaszczynie mamy w tej chwili 12 uczniów w klasach łączonych. Proszę Państwa, to jest gmina. Gmina funkcjonuje od 20 lat. Zupełnie inna struktura dochodów, zupełnie inna struktura wydatków. Co innego jest powiat. To pan starosta pewnie o tym opowie. Gmina ma swoich dochodów 46%. Powiat ma 5%, a dochodów tak zwanych subwencji i dotacji 57%. Nie wiem, jakie są w tej chwili relacje w powiecie. Zresztą dochodowość gminy jest też troszeczkę inna. Mówi Pani, że liceum do gminy. Proszę Państwa, pewnie gminy by sobie poradziły z takimi problemami jak oświata na terenie jej działania, ale to są już sprawy ustrojowe. Państwo chcieliby obarczyć nas kompetencjami Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. No, proszę wybaczyć, jeszcze nie. Jeszcze nie, choć może z czasem, kiedy się Izba Sanecka przekształci w samorządową. Ale nie dziś.
Ja bym prosił panią starostę, tylko może nie dzisiaj, bo oczywiście ja przepraszam, ale pan starosta za chwilę chyba będzie nas opuszczał, tak? Bo już jest pan starosta, ja przepraszam, że to powiem panie starosta, pan starosta ma tragedię w rodzinie i no, rozumiem, że powinien pojechać. Jest pan naczelnik pewnie odpowie i to jest początek dopiero drogi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś, nawet z tych młodych ludzi stojących tu z boku, wymyślił trzecią drogę. Pan starosta, jak słyszałem, nie przekreśla żadnej możliwości. Jeżeli wymyślimy jakąś trzecią drogę, która poprawi funkcjonowanie powiatu w tym zakresie, pewnie będzie do przyjęcia. I to tyle. Dziękuję.